Siema! W dzisiejszym odcinku razem z moimi słodziakami będziemy odgadywali dania. Ale niezwykłe dania. Danie? Dup. Niezwykłe dania, bo będą to dania zmielone. Będzie mielony? Mielone. Ja uwielbiam mielone. No nie wiem, czy ten mielone akurat się przypadnie do gustu. Mielone czy zmielone? Zmielone. A, zblendowane. Mamy 12 dań. Za pierwsze 8 dań otrzymujemy po jednym punkcie. Natomiast ostatnie 4 są bardziej złożone i za nie otrzymamy aż 2 punkty. Sumarycznie do uzyskania mamy 16 punktów. Poprosimy pierwsze danie. Pierwsze danie. Czujesz się jak umiesz powiedzieć po wąchaj? No, ja tak samo. Ale to jest okej. Okay. Ja biorę szklankę. Podpisem numer 1. Czemu masz taki uśmiech? Proszę. Nie ma sprawy, ja sobie to odłożę kubeczkę gdzieś tam. Nie, jest gig. Nie, ja sobie zabiorę już. Mhm. Dobra. I po zapachu już wiesz? Nie jestem pewny. Ja chyba już wiem, co to jest. Coś. No, ja po zapachu też wiem, więc nawet nie będę próbował, dobra? Dobra. Rzecz, za którą nie wiem, czy do końca przepadam. Każdy zapisuje teraz swoją myśl. Ale czekaj, i czy to jest danie? Nie, to nie jest danie. A może być jeden produkt zmielony, tak? Może być jeden produkt, bo to jest od pierwsze 8 to są takie proste. Dobra, ja jestem gotowy. Ja też jestem gotowy. Ja ten zapach rozpoznam wszędzie. Mam to. Wszyscy? Mhm. Dobra. Dobra, 3, 4. Ogórek kiszony. Ogórek konserwowy. Ogórek. Nie wiedziałem, że trzeba dać. Ogórek konserwowy. Jest! A co, za ogórek nie mam? To napisałem sam ogórek. Masz pół punkta. A ja? To też masz. Nie wiedziałem, że trzeba sprecyzować. Proszę to zabrać, bo śmierdzi. Ogórki są fuj. Ogórki są super pyszne, chłopie. Nie. Ogórkowa babci? Tak, ale babcia nie żyje. Okej, lecimy z daniem numer 2. Ja mogę zacząć? No, dawaj. Lecimy po kolei. O, to nie wygląda dobrze. Nie, na pierwszym punkcie to było tak. To jest z ciebie niezły barman był, co? I jak są? Na 3 drinki wykorzystywał 2 butelki. Ja myślę, że to jest pasztet ogólnie na pierwszy rzut oka, ale... Nie! Taki różowy? Oj, stary, nie masz dobrej miny. No to jest takie zmielone, chłopie, mięsko? Ja mam nadzieję, że ktoś nie wpadł na jakiś śmieszny pomysł i nie zmielił karmy do psów, kotów i innych. O, no to jest to oczywiście, że... Tak? No! To jest karma dla kotów. Yes. Co to jest? Ja odpuszczam. To nie jest to pasztet. Zjadłeś to? No nie jest to pasztet. A ja wziąłem tak delikatnie. A jak, dobre? No nie, bez smaku. Tanie coś. Tanie coś. Tania mielonka. Ja dałem karma dla psa. A ja dałem Dolina Noteci. Co to jest Dolina Noteci? Karma dla kota? Karma dla psa, Dolina Noteci. Serio? No? Stary, ale to jest niesamowite, że ten zapach poznałem. Nie mów. Okej. No już słyszałeś. Nie słyszałem. Psia karma. O, no usłyszał. Obiecuję, że tak, jasne. Tak. Poprosimy danie trzecie. Dziękuję. Okej. Pasztet. Zajebisty? Wydaj pasztet. Pasztet. Ale sama konsystencja nie jest przyjemna. To jest pasztet na pewno? Chyba, że właśnie paprykarz, no. Nie wiem. Pasztet ogólnie już jest sam sobie zmielony, nie? No tak. Nie trzeba go pomielić. No. Pasztet paprykowy? Paprykarz szczeciński. Ja dałem pasztet pomidorowy. To był pasztet pomidorowy. Jak tam punktacja? Kurwa, nice. Danie numer 4. Okej, to jest coś słodkiego. No, wygląda przyjemnie. Nie potrafię. Ładnie pachnie. Szczerze? Budyń. Nie powinienem ci podpowiadać, nie? Ale... to dobrze, że mi też podpowiadasz. Ale ogólnie jest smaczne. To będzie budyń, źle zmieszany. No bo co innego tak może kleić. No. A ja może to być odżywka białkowa czekoladowa? Znaczy wątpię. Dobra, ja strzelam. Może nie zapisujmy tego. No, nie zapisujmy. No, budyń czekoladowy. Budyń czekoladowy. A ty mój? Ja się zastanowię jeszcze. O nie, wyłamał się. Nie. To są płatki śniadaniowe czekoladowe. Kurde, raczej. Wow, bo Jezu. Ej, kurde, ale jestem dumny z siebie. Ja jestem agent 000.5. O, danie numer 5. Nice. Nie wiedziałem, kiedy przyszło. O, już się boję. No to konsystencja nie wygląda dobrze. Owocowo wygląda? Nie. Ja obstawiam, że to jest coś warzywnego. Stary, dlaczego masz taką minę? Bo to pachnie znajomo. To może być wszystko. Dawaj, jestem gotowy. Co to jest? Marek, nie rób tak! Ja się zesikam! Co to jest? Jest, dawaj to gryza. Nie, wypadaj. Co to? To jest mieszanka! Ja wiem, co to jest. O. To jest jak ten, jak pies coś... O, ale śmierdzi! To jest jak pies coś połknie i potem nie chce wypluć. O, Marek.
udaj, wypluj to, wypluj. Pachnie normalnie, nie? Ale ze skosztuj. Wygląda to normalnie, pachnie normalnie. To są kombinacje kilku produktów też? Właśnie, tam tu są zmieszane dwa produkty. Ja już wiem jakie. Badaszek, bo... Wiesz co to już jest? Czekaj, jeszcze tak. No, jedna rzecz mi przebija drugą, nie? Ale nie. I nie mogę patrzeć na ciebie, Glencu. Już ten zapach jest straszny. Nie rób tak. Przekręć sobie i weź no, od góry. Weź od góry. Ujść, powiedzieć, pomachaj, nie trzeba wąchać. Po prostu trzeba to zatkać i no, zjeść. Ale tutaj to trzeba po prostu to pomachać. Ale też widzisz, co to jest. Wiesz, ja to ja wiem, że to jest wodnisko. Ja też. A to drugie to może być wszystko, właśnie no, to jest najgorsze. Ja wiem, ba. Już chyba jednak mam. Czy to jest popularne? Znaczy ten jeden to obstawiam, że na pewno. Ja już mam. Ja myślałem, że będziemy tu jeść, wiesz, takie dania jadalne. Ja rozpoznaję ten zapach. Kuba, jeszcze walczysz? Ja bym już to olał. Nie czujesz... Kurde, ja coś czuję, ale... Znaczy, a spróbowałeś to na łyżce? Delikatnie. No to spróbuj. Weź no, to tak... O je... Nie! Nie! Kuba, weź tak weź malutko. Dosłownie. I tak... Nie, 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 nie! Ja nie mogę patrzeć. Ja nie mogę patrzeć na Kubę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę patrzeć na Kubę. No, dobry odcinek, śmianie się i żyganie. Ja już mam. Co masz? Kuba, ja... na pewno nie podajesz się? Ja napisałem wódka i chrupki kukurydziane. A to ja napisałem wódka i bagietka. O, to mógł być. Ale nie, bo tam były kukurydziane rzeczy. Jakieś. A to ja czułem właśnie taką kurde zapiekse stary nawet. Aha, co to było? To były wafle ryżowe. Wafle ryżowe. A były o smaku czegoś? Nie. A to prostu właśnie, klasyczne. To właśnie... Kurwa, to ten kolor nie pasuje, nie? Oh. Ale to i tak białe, nie? No. Ale białe były, białe, nie były. No to... Wow! No to nie, no to nie trafiliśmy na pewno. No, Kuba, nie przejmuj się, my też mamy zero, tak? Poprosimy szóstą potrawę. Coś tam... O, a teraz ja zacznę. O nie! Czekaj, a zanim zaczniesz, mały komunikat. Jeżeli chcecie nas troszeczkę lepiej poznać, porozmawiać z nami, spotkać się albo wystąpić też w odcinku, to jest taka szansa. Ruszyła sprzedaż na obozy Thunder Camp. Obóz ten będzie trwał od 11 do 17 sierpnia. Wszelkie informacje znajdziecie w linku w opisie. Przedział wiekowy został troszeczkę zwiększony. Teraz jest od 9 do 21 roku życia. Jeżeli skończyłeś już 21 lat, to również możesz wziąć udział w obozie. To tyle. Jak coś, link w opisie i lecimy dalej z odcinkiem. To nie ma za bardzo zapachu. Co? Mój żołądek już został tak trochę... O! Co to za konsystencja jest? Ej, płatki owsiane? Nie. A właśnie, znowu zapomniałem. Mieliśmy rywalizować, ale po prostu połączyliśmy siły. Coś się przebija. No, przebija, nie? Stary, to mi pachnie jak kanapka. Może jest to kanapka? Kanapka z czym? Kurwa, bułka z chlebem? Stary, matka ci daje do szkoły po prostu szklarki, to będzie kanapka. Dokujesz. Szyja naprężona, to znaczy, że jest tak średnio ze smakiem. Coś rozgryz. Nie, chłopie. Stary, warto było ugryźć. Tak? Bo tam coś jeszcze dodatkowo tak czuć. Serio? Okej. Moja kolej. Ale mi to nie pasuje. Oj, myślałem, że coś słodkiego. Już wiem, nie, że to nie jest. Ja nie chcę zdradzać, co tam czuję. Poczułem to... Nie, zapach jest inny, nie? Niż to, co jest. No. To nie jest złe. Co zaraz to robię? Ja swoją odpowiedź zapisałem i nie zmieniam jej. Jeśli się okaże, to jest coś ohydnego, no, ja to sobie tak zajadam. Ja powiem jedną rzecz. Nie wiem, jakimś cudem czuję, jak gryzę, kokos. Też czuję. Kojarzy mi się z Hitlercem. Tam jest coś innego jeszcze, wydaje mi się. Czy tutaj też są dwa składniki? To jest danie już z jakimś... składnikiem bądź składnikami. Z kokosem. Ale to jest jedno danie. Jest, ale to jest tak jedno danie zapakowane? Gdzieś może tu... Ja wiem. Ja też już wiem, ale nie zmieniam. Nie mam pojęcia, co to może być. Ale w ogóle to nie pachnie, nie? W ogóle. To jest danie śniadaniowe, obstawione z żabki. Nie pamiętam, co tam jest z kokosem. Kokosem. Bo ja mam tam dwa pomysły, co to może być. Dobra, ja strzelam też. Ja też strzelam. Zasmakowało wam, widzę. A ta konsystencja jest bardzo dziwna. Kurde, ale ja zrobię taki... Nie mam pojęcia, chłopie. Ja na pewno nie zapisałem pełnego dania. Dobra, to ja pokazuję. Chodzi o mnie bardziej o płatki, o szale z kokosem. A no, ewentualnie ryż na mleku, tak mi się wydawało. Ja mam pieczywo z masłem. Dobra, to było naleźli z serem i kokosem. Ej! O Boże. Ale nie, ale ja nie dałem sera. Marko, no, tak, no, jest! Kochani, danie numer 7.
konsystencja podejrzana. Zapach niesłodki. Niesłodki. A dobry? Ładnie pachnie? Z czym się dobrym no, kojarzy, tak mi się wydaje. Przecież... Nie, ale jest już w stanie się domyślić. No, mina nie jest zbyt no, dobra. Dobra, chyba podziękuję. Zapach wydawał mi się znajomy, ale smak? No. Nieznajomy. A wiesz co? Mi się wydaje. Żebyście dostali punkt, muszą być wpisane dwa składniki. Okej, okay, czyli są dwa składniki. Stary, to mogłoby być najlepsze danie na świecie, ale mnie ta konsystencja tak rozdupcza. Ale to jest ciężkie. 100% znam ten zapach. No, no tak, zapach, ale smak? I smak też. Ale kurde, stary, jeden smak mi się tam przebija i mi nie pasuje. Chciałbym strzelić, nie? Ja mam amunicję. No, za... Pusto, po prostu. Nie mam pomysłu. Nie, no serio? Ja strzelam, że to może być to, ale zobaczymy. Dobra, Kuba, co myślisz? Bym powiedział bardziej fast foodowe jakieś rzeczy. Mhm. Stary, mam déjà vu, nie wiem dlaczego. Tak? I w tym déjà vu było tak, że nie zgadłem. O. Ja strzelam. Pokaż ten napis, nie pokażę. A, która? 3, 4. Pisałem fast food, burger plus frytki. KFC, stripsy plus frytki? Ja mam nuggetsy z McDonalda i frytki. To były nuggetsy z sosem słodko. Stary, czułem tam słoś, sprawdzałem, nic nie ma. O nie. Z owocami na dnie. Ale ty byłeś najbliżej. No byłem najbliżej. O, ostatnie danie za jeden punkt. O, stary, to jest całe szczęście, bo zaraz wychodzę na prowadzenie. Dawaj. Ale to może być dziwne. Ja zaczynam teraz, tak? Drugie zero. Co to jest? Dobra, dziwnie pachnie. Ale ładna konsystencja. No, taka. Bardzo ładna. Nie? Jasne. O. Gorzej pachnie, lepiej smakuje. Nie pamiętam, jak się ten owoc nazywał. Ja myślę, że to jest ten prostszy owoc. Ten trudniejszy prostszy? Nie wiedziałem, to jest ten kategoria. Czuję ten smak pod koniec jeszcze. A możemy wiedzieć, ile tutaj jest składników, czy nie? Prawdopodobnie dużo, ale jest przygotowane jako jedno zdanie. Okay. Co to może być? Okej. Okay. Nie wiem, co to jest za owoc. No chłopie, ale tam pod koniec też czuć coś, nie? Taki... No zajebiste. No to jest mega dobre. Kuba, czekaj. Stary, pachnie to dziwnie, nie? Kuba. Dlaczego ja nie wiem, co to jest za owoc? Co to jest, truskawka czy malina? Malina! Tak? No mi się wydaje, że to jest malina. Malina. O. Dobre, nie? Dobre, ale... Ale co to jest? Poczujemy owoce. Możemy się zgodzić wszyscy. Kij, ja strzelam. Oświeciłeś mnie. Ja dzisiaj mam dobre strzały, więc też strzelam. Ja czyli to jest miks owoców leśnych. Dla mnie ciasto prostu, malinowe. Nie dla mnie to jest po prostu tort owocowy. O! To było ciasto. Może być ciasto malinowe? Ej, co? Wow, ale to jest jeden, ale mam zero przecież. Spoko, a jak wygląda u was licznik? Pół punkta. Raz, dwa, trzy i pół. U mnie jest raz, dwa, trzy, cztery. Ja mam cztery. Kurde. Ale spokojnie, możecie się teraz odkuć, kochani, bo za te kolejne dania dostajemy dwa punkty. Danie numer 9. Co to jest? Ja już chyba widzę jeden składnik, ale no, muszę trzymać język za zębami. Stary, pierwszy raz widzę coś takiego. A mieliłeś już wcześniej jedzenie? Po ciszy, proszę. Przejdź dwa składniki, dam wam dwa punkty. Tak? Dobra. Mam pomysł na jedną rzecz. Wow! Kurna, stary. Wyście to tak sztachali, ja myślałem, że to w ogóle nie ma zapachu. Co to jest? Ja znam ten zapach. Ja chyba też znam zapach. Ale nie ze zawartości tego. No ja też nie. No ale przyjemne. Nie mam zielonego pojęcia. Ale nie jest złe. Próbowałem to rozgryzać. Mam tego w pizzy teraz między zębami. Oj, to jest jakieś dziwne odgłosy basty się wydobywa. Izabia, to jest bardzo ciężkie. Nie mam pojęcia. Mogę zapisać jeden składnik, jaki mi się wydaje i na tym poczestaję. Ja tak samo. Ja mam kanapkę z humusem. Ja kanapka z... Nie, humus z czymś. Dla mnie to jest humus paprykowy z nasionami. To jest ogólnie sałatka z humusą ryżową, fasolą, serem i humusem. Ja ogólnie tak, czuj, ty się napracowałeś. Elegancko! Stabilnie. Ale... Dobra, wiem co to, wiem co to. Danie numer 9. Wiem co to, wiem co to. Nie spada. Konsystencja dobra. Stoi, nie opada. Ja wiem co to jest. Powiedz to. Ja już zapisuję. O, już umiem zrobić to. Co to jest? Coś zdrowego widocznie. Ej, znam to, nie wiem co to jest. Masz. Znam to? Nie wiem, co to jest. Czy tutaj są dwa składniki, czy więcej? To jest danie składające się z trzech różnych... Ja już mam! Ja już zapisałem! Ale nieźle zmieszane, naprawdę, nieźle zmiksowane. Wybierzecie trzy składniki, macie max. Czy to jest też żabkie jedzenie?
Może tak, może nie. Bo mi się kojarzy, jeden składnik przynajmniej. Ale nie pamiętam, co tam było. Ja wiem, że ty chyba to lubiłeś zajadać, co? W sensie, bo było tanie na promocji. No to ja się domyślam. Ale... Dobrze, jednak warto jeść te tanie rzeczy. Czasem się przydają w odcinku. Ale nie pamiętam, co tam było kreszcza. Nie, ten kolor musi się zgadzać. No ten kolor strasznie. Ten kolor to bym powiedział dynia. Nie, trzeciego składnika nie mogę. Też nie myślę. Ja kojarzę te danie. Ja kojarzę, jak mniej więcej wygląda na półce, które jest, ale nie pamiętam, co tam się znajduje. Czekaj! Jak mi powiedziałeś o tym daniu na półce, to też wiem, jak to wygląda. Nagle szumi retrospekcja. Nie wiem, no dobra, ja czytałem, kurde, ziemniaki schabowe i coś jeszcze. Ja napisałem kurczak z ziemniakami, bo... Opowiadałem kotlet, marchew z groszkiem i ziemniakami. O. Tak, dwa punkty. Pokaż jeszcze. Ja mam kurczak i ziemniaki. Kurczak i ziemniaki, to bym wybrała jeden. Okej. Okay. Niech zgadnę. Więcej zero. Pokaż. Kuba ma ziemniaki i schabowy. Kurde, Kuba. Dobra, przedostatnie danie. Każdy nabiera? Strasznie dużo tego nabrałeś. No wiesz, o! Żeby się lepiej wąchało. Oj, coś ej, ale nie widać, tak. Widać dużo składników, to mi się podoba. O, tu jest coś nie tak. Ej, stary, coś jest, no, na rzeczy. Ej, a co to? Nie ma problemu. Stary, pachnie tego, mogę tego nie próbować. No nie musisz. Pachnie dziwnie, stary, ja czuję tam ziemię, stary, z krzaka. Dobra, ja wiem, co to jest. Ej! Ej! Ty, ja wiem, co to jest. Jedna rzecz mnie odepchnęła, ale to wytłumaczę potem, jak pokażę. Kuba widzę też nieprzekonany. O, dziękuję. Dobra, to Kuba... Ja zapisuję. Nie? Trzy... I tak widziałem od Marka, więc... Tak? Aha. Sushi z imbirem. Mielone, też... dlatego mi to odepchnęło. To było sushi z imbirem, co sosem i tak dalej, i tak dalej. Aha. Mareczku. Czy to jest żabki? Jedzenie? Czy ja w sumie miałem dobrze? Ryba w sosie z warzywami? Kurde, w sumie sushi. Tak, no, to się zgadza. Z warzywami, ja bym mogła ci normalnie przyznać jeden punkt za to. Dobrze, dziękuję. Ja sobie zapisuję. Okej, ostatnie danie. O! O! Jest przecież, no halo. Ale dało. Nabierz i daj Jakubowi. Znowu znajmy zapach. Chłopie, niesamowite, nie mam pojęcia. Niesamowite. Tam jest tyle rzeczy. Aha. A jest to danie. Jest to danie? Okay, jest tu mięso jakieś. Smaku jest git, nie? To jest danie z czterech składników. Wow. Czekaj, na razie były dania z żabki i biedronki, więc możemy wstawiać, co to będzie. Co to będzie? Nie jest to złe. Ej, właśnie, szybciej spłynie, nie? Nie pomogło. Nie wiem, strzelam. Nie mam siły nawet, piszę jako groszek i tyle. Ostatni raz to wezmę i skosztuję zamkniętymi oczami. Ej, czuję mięso. I dobra, ja se strzelę, no trudno, po prostu dla beki. Ja strzelam. Co? Mówisz? Nie, nie można takich rzeczy, to jest rasistowskie. Pokazujemy? 3, 4, ja groszek. Kebab. Makaron, szparagi, mięso. Nikt nie zgadł? Nie, to było gnocchi z kurczakiem, brokułami i z sosem gorgonzoli. Co to było? No nie. Czyli zgadłem dwie rzeczy. Czy gnocchi to jest makaron? To jest makaron. Gnocchi to jest kurczak makaron, to jest mięso? Tak. Trochę takie to ogólne. No. Jedzenie, mogę napisać za każdym razem. No nie. Ale... Punkt 3, mam prawo. Weź se punkcika. Ale to nic chyba nie zmieni. Ale nie. Ale będę się kłócić. Nie, ja będę się... Ja pociąłem swoje punkty przy zbliżeniu. No to mijam po prostu. Będzie mi zero. Ja mam 8 punktów. Ja mam 7,5. Gratuluję. Serio? Tak. Ej, ale razem macie tyle co ja. Czyli z lepiej radzić jest.